Czesak językowy. Mili Państwo, ja się zasadniczo dobrze prowadzę, więc raczej nikt nie zrobi mi kompromitującego zdjęcia w jakiejś spelunce. Ale pozastanawiać się nad tym, co to jest spelunka, po małopolsku chyba by się powiedziało spelunka przez N tylnojęzykowe, zawsze można. Mianowicie to pożyczka z łaciny, ale skąd niby bywalcy spelun i spelunek znają łacinę? Oczywiście dawniej z kościoła, ponieważ gdy Pan Jezus wypędzał kupców ze świątyni, to krzyczał, że zrobili z domu jego ojca jaskinię zbójców, a jaskinia zbójców to spelunka latronum, spelunka łotrów. Speleolodzy chodzą po spelunkach? Jaki ten język dziwny. Dziękuję.